Dzień dobry, witajcie w drugim filmiku. W drugim filmiku z Ho Chi Minh i dzisiaj wam powiemy trochę więcej o kosztach. Wychodzimy z naszego hotelu. Taką mamy tutaj miejscówę, tu jest mega głośno, więc musimy do tego aparatu krzyczeć, żeby nas było słychać w tym trafiku. To amerykańska jest trafiku. Tutaj idziemy po tym pavemencie właśnie w tym momencie do city center. Jesteśmy ciągle w movemencie, moi kochani. Dobra, idziemy się spotkać z Martą i z Maćkiem. Dobra, jesteśmy ekipa Manżur, idziemy się spotkać z Martą i z Maćkiem. Musimy zobaczyć, bo wysłali nam lokalizację. Jedziemy teraz do Marty i Maćka. Do Little Hanoi. Do Epp Coffee ponoć jest najlepsza kawa na świecie. Najlepsza kawa na świecie. Ogólnie Wietnam jest bardzo znany z kawy. To jest trzeci eksporter na świecie. Więc mają tutaj kawę na każdym kroku. Ale dobra, mieliśmy mówić o kosztach. No to teraz właśnie zamawiamy Graba, czyli taka azjatycka wersja Ubera. No, kosztuje około 30 tysięcy tych januszy wietnamskich, więc to będzie w przeliczeniu jakieś 6 zł. Przejechanie 1,5 km. No. O, właśnie. Grab bike, można zamówić. Tu jest z pieskiem, z pudelkiem. Słuchajcie, możecie zamówić też sobie skuter i jechać jako pasażer za 19 tysięcy, czyli za ile? 19 tysięcy to będzie jakieś tam 3 zł, no powiedzmy. No, 3,50. 10 tysięcy tych januszy to jest 1,70 zł. Lecimy do wytestować najlepszą kawę na świecie. Niby, albo nie, w Wietnamie, nie wiem, jakaś tam kawiarnia. Ogólnie kawa wietnamska, oni tutaj uwielbiają skondensowane mleczko i rzucają wszędzie to skondensowane mleczko. Ja nie jestem fanem, więc ja zawsze mówię, żeby po prostu dali sobie spokój i daj mi czystą kawę. I oni spytają, tak? Taką głoską? Bardzo są zdziwieni. Do kosztów na wjeździe ogólnie tutaj musieliśmy kupić kartę SIM, wiadomo, mamy wszystko unlimited. Za jakieś 13 dolców. Unlimited, jaki ty jesteś 13 American. Złotych, 13 dolców, czyli 52 zł. Macie po prostu przez miecha datę i rozmowy za darmo. Znaczy za darmo, no wszystko w cenie. Masz mieć po polsku, a nie amerykańsko datę. Dobra, data to się mówi też po polsku. I słuchajcie, jest jedna ważna informacja. Tutaj jest niby internet 4G. Rzadko się łapie 5G. Ale te 4G na speed teście wychodzi na maksymalną skalę, więc u nas nawet nie ma takiego 5G jak tu 4G, więc internet naprawdę zapierdziela. Waha jest tutaj dużo tańsza, dwa razy tańsza niż w Polsce, 3,50 kosztuje benzyna, więc dlatego też te ceny są niższe, no podatki są niższe, więc no tutaj za ile jedziemy? Ile zapłaciłaś? Ile zapłaciłaś? 30 tysięcy. 30 tysięcy, no, czyli dokładnie 1,70 zł razy 3 to będzie 5,10. 5 zł 10 groszy jedziemy 1,5 km. W korkach, więc zajmie nam to jakieś ile? Ile to pokazuje? Ile będziemy? Będziemy. A 8 minut, 8 minut. No, 8 minut za 5 zł to jest dosyć przestępna cena. Tutaj też możecie sobie takiego właśnie graba wypożyczyć, czyli takim skuterkiem podjechać, też w ogóle za połowę ceny. No i to jest szybsze, no i bardziej niebezpieczne, wiadomo, na lewe trójkę to ciężko. Jesteśmy już w Little Hanoi. Zobaczymy, co tutaj mają dobrego. Czekamy na Martę i Maćka. Powinni zaraz być. Jak zamówimy, to wam powiemy, ile nas wyszło cenowo. Tutaj jest tak bardziej europejsko. Są jakieś takie awokado toast, bacon toast. Także bardziej śniadaniowe. Chociaż są też jakieś nudle tutaj. Najlepsza kawiarnia w Wietnamie czy na świecie? Bo ja powiedziałam, że na świecie. No to na pewno nie na świecie. No dobra, Maciek, próbuj Egg Coffee. Czekaj, bo to jest jakaś instrukcja, jak się piją je. Po prostu zwykła kawusia. Moja jest pyszna, spożytka. No, pyszna spożytka. A twoje? Dobre. Ja może to swój dzień, Tomaszek. Czy to jest kawa z koglem moglem? Chyba to nie. No spróbuj. Jaja surowego. Bananowy tościk. Zobaczymy, ile zapłaciliśmy za naszego. Czyli zamówiliśmy 4 kawy i chlebek z bananem. Ile zapłaciliśmy? Ile? To jest 240 zapłaciłem. To jest jakimś, powiedzmy, to jest 32 zł dokładnie. Ja nie wiem, czy to dobrze przeliczyłem, jeszcze raz muszę to powiedzieć. 240, no myślę, że tak, razy 1,7. 24 razy 1,7, to wychodzi tyle, ile zapłaciliśmy za 4 kawy i jedzonko. Więc 39 zł. A, 39, o kurde, pomyliłem. Jak ja mogłem tak przestrzelić? 40. Teraz idziemy do
jakiegoś biura turystycznego, podobno jest tutaj 300 metrów stąd, kupić wycieczkę na deltę Mekongu. Tak tu się właśnie respektuje zielone światło. Pan się tutaj pogubiony, jakiś Amerykaniec z tyłu nie umiał przejść. Tu jest zielone światło, ale nie trzeba go respektować. Nie trzeba. Kupujemy wycieczkę na deltę Mekongu. Na deltę Mekongu. I ile zapłaciliśmy? 112 zł od osoby. Nie. Za parę. A, i całodniowa z wyżywieniem. I z przyjazdem tutaj. Okej, spoko. Pan tutaj zadżumił. O, jest nasz tower. Pan zadżumił system, wjecham. Wjechaliśmy w sam środek tutaj, o proszę. Wjechamy na środek ulicy. Nam przecież jednak. W ogóle 5 osób w taksówce. Tak, 5 osób w taksówce, no ale duża taksówka, no, więc damy radę. O, tutaj Rosalię wypuściłem, kupiłam materacę CK. Właśnie tam jedzie. Daje sobie radę, dziewczyna. Naprawdę porządnie jeździ w tym. Okej, that's him. Tutaj jesteśmy w takim kościółku różowym, gdzie rozgrzeszają wszystkie lalki Barbie, z którymi robiłaś brzydkie rzeczy. Z Kenem. Chłopaki jadą do Muzeum Wojny, a my idziemy na... nie wiem co. Do Cafe Apartments. Tak? Teraz idziemy? Tak. O, uważaj. Spoko. Uważam. Ale dzięki, że się martwisz o moje życie. A tutaj zmutowana kura, albo kogut. Kura. Zmutowana kura. Mają te łapy. Jezu, jakie dziwne. Idziemy do sklepu autoryzowanego Apple i zobaczymy, jakie są ceny. Czy jest taniej? Hello. Czy jest taniej, bo tutaj ponoć wszystko jest tańsze. Ponoć są tańsze. Sprawdźmy to. 5200, a ile normalnie? No, od 7200. 7200? Tak. Czyli jest... No, czyli taniej dwa koła. Dwa koła, no to dużo, dużo taniej. To dwa koła różnicy na wszystkim, chyba, tak to wychodzi. Tutaj jest jakaś fajna miejscówka z nudlami. Fajnie to wygląda, chociaż nie zachęcają mnie takie... Tak, takie stoiska mnie nie zachęcają, gdzie tak podają jedzenie. Restauracja jest mi taka na wieży Eiffla. Tyle wieży Eiffla widać, sam czubek. Zajebista restauracja. Ale tam był klimat. Nie. Ona była po prostu w tle. To była taka restauracja, że jak usiądziesz, to musisz wyjść z niej, obejść dookoła budynek i wtedy widać wieżę Eiffla. Oj, dobra, jeden nie wypał, no. Ale zazwyczaj znajduję fajne miejscówki, dobra, przyznaj. Teraz spokojnie, no, wszystko. Ale też byłaś uparta. Do czego? No chyba, to jeśli chodzi o na przykład, gdzie chcę mieć na śniadanie czy coś, no to możemy się czasami rozdzielić, jakby chcecie gdzieś indziej, a my gdzieś indziej. No nie, jestem oparta. Nie, to nie jest tak. To jest tak, jak my nie chcemy tam, gdzie ty, to wtedy się rozdzielamy. No tak. A jak my nie chcemy tam, gdzie my, to się rozdzielamy też. Widzisz, takie miejsce cię przyprowadziłam? Już ja prowadzę. Marta w ogóle biegnie tutaj. Pan by ją rozjechał. Marta, pan cię prawie rozjechał. Ja dobrze szłam, bo się właśnie nie zawahałam. No. Hej, stop, czekaj, nie, dobrze, prosto. Ty mnie do jakiejś fancy dzielnicy prowadzisz. No właśnie, do twojej ulubionej. Tak, luksusowa dzielnica dla luksusowej mnie. Rosalii spociła się pacha i teraz musi związać włosy, żeby się nie przyklejały. Plecy, pacha i cała twarz. Tutaj z panią, sesja zdjęciowa. Machaj! Pozdrawiamy z Wietnamu, moi drodzy. Jesteśmy, to jest właśnie ten budynek i tutaj jest kilkanaście kawiarni. To wszystkie to są kawiarnie. To wszystko, co jest w tym budynku, to są kawiarnie, więc wam tutaj przybliżę. W ogóle tego nie widać z perspektywy ulicy, tylko musicie właśnie przejść na drugą stronę, żeby to zobaczyć. Bo jak jesteście tam na chodniku, no to tego w ogóle nie widać. Chodźmy tam, sprawdźmy. I tak wygląda wejście tutaj do tych kawiarni. Chyba tak. Aha, nie poznajesz ich. Powiedz, że tu jest super. Dobra, no to spokojnie, bo my dopiero wchodzimy. Ja się zacięłam w takiej Indiach, w takim budynku, więc ja nie jestem fanką. Tak to wygląda z tej perspektywy na klatce. Ja zaraz padnę. Tutaj jest jakaś kawiarenka. O, Marta, ale mnie zabrałaś w romantyczne miejsce na randkę. Dobra, siedzimy już w tej kawiarence i tutaj jakieś słodkości
I napoje. Jaka zimna wiesz? Ja chcę się napić coś orzeźwiającego. Ja wziąłam sobie truskawkowego shake'a, a Marta jakiś bubble coś tam. Bo coś tam. Boba milk tea, I don't know co to jest. I don't know. Ej, dobre! Smakuje jak shake truskawkowy z magazynu. Panowie właśnie robili nam tutaj foteczki. Jesteśmy takie modelki tutaj w tym Wietnamie, że ale ja nie mogę. Ale jesteśmy jakimiś Wietnami tutaj. Chyba tak. Cały czas nam mówią, że my jesteśmy jakimiś modelkami. A zaraz przyjdą maśki i się skończy. Skończy się podryw, ale cały czas każdy mówi, że jesteśmy jakimiś modelkami i bliźniaczkami. W ogóle. Mimo, że w ogóle wyglądamy totalnie inaczej. Nie no, mogłybyśmy być siostrami tak trochę. Jakimiś takimi zdwojajowymi. Taka adoptowana siostra. Tak. No to idziemy do... Ale tak się? Zmieniamy miejscówkę, bo teraz idziemy coś przekąsić szybko. Chłopacy już wrócili, a ty coś nagrywałeś? Nie. I jak było? No ogólnie... Masz. Przykro. Cóż, musiała być rodzinna afera, bo chcieliśmy zmienić miejscówkę, ale dobra, nie wchodzę w szczegóły. Broken rice, no fajnie, czyli to mówi oni nie przyszedł. No właśnie. Ale wiecie, jaki był chill bez was? Normalnie tak... O, jaki chill bez was, no to lubię was chill. Takiego stopnia chillu to dwie kobiety nie mogą uzyskać takiego chillu jak was. Nie, my uzyskałyśmy świetny chill, w ogóle się nie kłóciłyśmy. Weszłyśmy sobie gdzie chcemy. W waszej skali to jest chill, ale nie dosięgnie się naszej skali. Byliśmy w Muzeum Wojny. No i ogólnie przykre jest miejsce. Taki smutny jestem teraz, zamulony po tym, ale warto pójść. Trochę przestraszyłem się Aliego, bo Ali za bardzo mi się spodobało, jak tam posypywali ludzi, kasali. W ogóle takie sceny, takie zdjęcia, no nie wiem, że on to wytrzymał i jeszcze chciał, ciągnął mnie, ja go wyrywałem. Nie wiem, czy to było dobre dla takiego dziecka? Nie. Not good place. Zamówiliśmy sobie zupkę, nie ma tutaj fo, myślałam, że to będzie fo. Zobaczymy, czy będzie dobra. Chyba kosztowała 12,50 zł. 13 zł. Całkiem spora. A wasza ile? 11,27. 11,27? Tak. No to tanio. I fajna miejscówka. Aluś się pomału przekonuje do jedzenia wietnamskiego, bo wie, że tu rosołku już nie zazna, babusi. I leci. It's not so tasty. For me it smells like a fish. Okay, fish soup. I told you that this soup will not suit you. But you are always more intelligent than me. More wise. Ale Aluś bardzo propsuje zupkę. Smakuje ci? Maciek, dałem sobie tyle ostrego, żeby nie czuć zapachu ryby, sosu rybnego, bo nie jestem fanem. I daję polecajkę dla tych, którzy nie robią sosu rybnego. Musicie więcej chili. Tak, pani, że nic nie czujesz i jest wtedy dobre. Konieczne jest psikanie się sprayem na komary. Co nie? Nie. A, no to prosto dalej. Gdzieś odejść, żeby nie psikać ludziom. Do jedzenia. Pani do jedzenia psikasz. Myślę, że tutaj nie ma komarów. Mnie wczoraj ugryzły. Jeszcze to na plecy mi popsikaj. Baby, spray. Refreshing zone jest, możesz sobie pod pachę psiknąć. Ty sama sobie psiknij pod pachę, to ty masz spoconą. To jest taka historyjka, anegdotka, że Maciek zawsze, jak robimy zdjęcia jakiekolwiek z podróży, to ma ze sobą wodę. I na każdym zdjęciu ma wodę. Ja widziałam wczoraj właśnie, przy takich standach one są, jak pani myła takie surowe ryby i potem wylewała to tak pod nogi ludziom. I potem tak sobie idziesz w klepeczkach i sobie wychlapisz po całym ciele. Tak, w klapie tak odsuwa i leci ci tutaj, nie? Tak. Czy to jest fancy shit? W tej restauracji tak. Jest taniej niż w tej, co byliśmy wczoraj. I jest taka fancy? A jest bardziej fancy, ale tamta była gwiazdką, nie z gwiazdką, tylko w przewodniku Michała. Trochę taniej, trochę drożej. I że ta wygląda jak w Paryżu, to taki trochę gdzieś Londyn. No, rozumiem, że to wygląda jak Londyn, no. Ja wiem. Nie wiem, o jakim Londynie ona mówi. Chciałam powiedzieć, że... Mamo, chcemy do Las Vegas. Mamy Las Vegas w domu. To jest Ho Chi Minh. On był z jego pomnik. Właśnie tym takim wyzwolicielem tego Wietnamu, nie? Pałacu właśnie tego prezydenta, co rządził w Sajgonie, a on rządził na północy Wietnamu. I jak była wojna, no to północy walczyła z południem i na południu właśnie była taka grupa Vietcong komunistyczna i oni tam się bili z Amerykańcami i Vietcong był wspierany przez właśnie Ho Chi Minha z tej północy. Jak to południe i Amerykanie przegrali wojnę, no to oni wzięli to miasto, zajęli i był Wietnam zjednoczony,
pod Ho Chi Minhem właśnie i zmienili nazwę miasta z Saigon na... Tam pan umarł. Ho Chi Minh City. Co się stało tam? Na szkodzie. W każdym razie to był kącik informacyjny u kącik Macieja. Jeszcze musimy czekać na rodzinę Niedbalskich. Oni są zawsze w tyle. Rodzina Niedbalskich chodzi niedbale. To jest moje fo i zapłaciłam za nie 115. Ile to jest 115? 18 zł. 18, to tu jest drogo, czy nie? Fajne fo, bardzo ładnie pachnie, ale dali mi taką zbitą kulę. Surową. Obrzydliwego, surowego, bo ono się... Ale tu skąd Maciek widział ośmiornicę? Bo ono się gotuje w środku, czaisz? Dobra, weź wywal, to jest niedobre. Nie jest takie aż surowe, ale wygląda disgusting. Czy jest git? Jest git, mam pyszną zupkę. Spróbujmy. Pierwszy. Pyszne. Gdyby nie to mięso, które nie wygląda za ciekawie, to byłoby świetne. Zamówiliśmy wietnamską kanapkę. 10 zł, droga. Bo tu jest drogo. Na tym miejscu. Octopus, grilled octopus za 150, czyli jakiś przelicznik 17 plus 8, czyli 25 zł. Przychodzę do niego i on do mnie pip, 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 i to muszę pikać, aby już przestało, bo ja szłam naokoło i miałam tłumaczyć, że it was pipi. It was pipi. On mi, on do mnie pip, pip, pip. It was pipi. I mówię, pip, 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 a on pip, 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 ja, kurde, mówię mu, this, pip, 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 but it stopped. W ogóle nie rozumiał nic. This, pip, pip, pip. Dobra, dobra, i nałożył mi łapami to wszystko. Ja, dobra, już wyszedłem. I nasze lody w kokosie. Ale ogólnie podsumowując, to jest droga miejscowa. Idziemy do rooftopu na górę i właśnie pani nas prowadzi do niego. Do każdego miejsca się wchodzi przez jakieś... Tak. Bo tu jest taki kod, wiesz, że jak chcesz się tam dostać, to wiesz co musisz zrobić. Co? Maciek, ty miałeś mnie zabrać na luksusowy rooftop. No i co? I co? Piękny! Przepraszajcie mnie teraz. Piękny, bardzo romantyczny, znaleziony przez drugiego Maćka. Powiedział, że to jest fajna spelunka. Ile kosztowały te piwka? 1000 za jedno, czyli ile złotych? 17 złotych. 17 złotych piwko na naszym rooftopie. Nie dograliśmy wczoraj zakończenia, ale mamy już nowy dzień. I jeszcze był jeden wydatek. Musieliśmy pojechać do kliniki, bo coś mnie ugryzło w nocy. Nie dość, że nie mogłam zasnąć, bo miałam mega jetlaga, więc zasnąłem jakoś tak koło 4:00. A o 5:00 się obudziłam z takim czymś na nodze, nie wiem czy to widać. O, obudziłam się z takimi... Z takimi właśnie, ugryzło coś nas. Ugryzło. A mnie chodziło coś po plecach, tatę też ugryzło. No, tylko że mama ma alergię. A wy nie macie, więc pojechaliśmy do kliniki. To była chyba jakaś prywatna klinika, nie? Tak. I zapłaciliśmy 500? Dokładnie 115 dolarów, no to powiedzmy 450. Najwięcej. 460 zł no. Za po prostu. Teraz jedziemy do nowego domu. No ogólnie prywatna służba medyczna to jest droższa niż w Polsce, no i tyle. No za zobaczenie się z lekarzem i za leki, tak? Jakąś tam maść. A teraz ja powiem, ja powiem. Musieliśmy zmienić pokój, tak? No, bo pani lekarz tak powiedziała. Że musimy zmienić pokój, bo coś co mnie tam gryzie, to po prostu jestem na to uczulona. Także to już jest koniec tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A teraz jedziemy na wycieczkę do delty Mekongu, ale o tym już może będzie kolejny odcinek, także do zobaczenia. Subskrybujcie więcej kanałów.